Kraków wydaje się być miastem, w którym 100 lat mija niepostrzeżenie. Jednak historia dzieje się i w ciągu stulecia zaborów pojawiło się wiele zmian. Jak wyglądała społeczność krakowa u progu odzyskania przez Polskę niepodległości? Dawne królewskie miasto stanęło wobec odradzającego się państwa, ale republiki, wraz ze złożoną społecznością, o której niemal wszystko wiedzą dzisiejsi goście. Witam profesor Jacek Purchla. Dzień dobry, bardzo miło. Profesor dr. Habilitowany Jacek Purchla kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Instytutem Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury, którego jest założycielem. I w latach 1991-2017 był dyrektorem, jest przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezydentem Europa Nostra oraz członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. I profesor Łukasz Sroka. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Profesor dr habilitowany Łukasz Tomasz Sroka, jest przewodniczącym Rady Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kieruje w nim katedrą historii XIX wieku, pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Opieki nad Zabytkami Żydowskimi w Krakowie. Dzień dobry, panowie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Odwracam klepsydrę, żeby przenieść się, no właśnie, nie w jeden moment, ale właściwie w kilka momentów dlatego, że w okresie zaborów początku, środka i końca tego okresu. To, jest, to są właściwie różne momenty dla Krakowa. Czy jesteśmy w stanie jakoś scharakteryzować to miasto? To prawda, że w ciągu tych ponad 100 lat bez niepodległości Kraków przeszedł znamienną drogę. Warto przypomnieć, że u skutku XVIII i XIX wieku Kraków osiągnął dno swojego upadku. Trudno w to uwierzyć, że dawna. Stolica i europejska metropolia przez około 200 lat, można powiedzieć, staczała się na równi pochyłej, gdy dokładnie gdzieś w czasie insurrekcji kościuszkowskiej i potem pierwszej okupacji austriackiej osiągnąć tak głęboki kryzys, że Johann Wolfgang Goethe nie tylko pozostawił ślad w bardzo. Okrutnym dla Krakowa opisie, ale był w Krakowie tylko dlatego, że interesował się Wieliczką i geologią. I to był ten pierwszy. Znamiennym tego przykładem było to, jak wyglądał Wawel wówczas, prawda? który coraz bardziej niszczał. No i więcej, Wawel, do którego wkroczyli Prusacy w 1795 roku, by zrabować skarbiec koronny, czyli pozbawić nas bezpowrotnie symboli naszej suwerenności. E, Połowa wieku XIX to z jednej strony zamknięcie niezwykłej epoki wolnego miasta, Rzeczpospolitej Krakowskiej, tych 30 lat względnej wolności, w tym wolności gospodarczej. Kraków był, można powiedzieć, strefą wolnosłową, no takim free duty zone. E, bo w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim stał się nieoczekiwanie przedmiotem rywalizacji, rywalizacji pomiędzy wszystkimi trzema e, mocarstwami rozbiorczymi, rozbiorowymi. Dlaczego? Bo był ciągle postrzegany jako symbol naszej suwerenności. Stąd ten kompromis, stąd Rzeczpospolita, która była pierwszym, można powiedzieć, Odbiciem się z dnia upadku, porządkowaniem miasta i względnej, czasem względnej koniunktury. I ten spór mocarstw paradoksalnie pozwolił ten wymiar symboliczny podtrzymać. Tak. Te pogrzeby wawelskie naszych bohaterów narodowych epoki napoleońskiej, Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, sypanie kopca Kościuszki, to są te symbole tej zupełnie nowej, romantycznej fazy przyjmowania przez Kraków na siebie misji i funkcji serca Polski, e, serca i e, e, epicentrum duchowego naszego życia narodowego polskiego. Ale to się kończy w roku 1846. Ja tylko małą klasę do tego mhm. poczynił, jeżeli można. Chociaż znawcą tej tematyki będzie Pan Profesor Jacek Purchla, jako też Przewodniczący Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale właśnie na tę uczelnię chciałbym wskazać, rozwijając tu nieco wątek Krakowa jako laboratorium polskiej polityki. Chodzi mi o okres Rzeczypospolitej Krakowskiej, czyli lata 1815-1846. Szczególny akcent kładziemy tutaj właśnie na tę sprawę gospodarczą, ściśle rzecz ujmując handlu ale wydaje mi się, że jest to pierwszy okres w historii polskiej państwowości zwłaszcza polskiego narodu już po rozbiorach, kiedy w Krakowie dzieje się coś wyjątkowego na tle wszystkich ziem polskich. A mam na myśli sytuację, w której po raz pierwszy tak mocno w sprawach sprawowania władzy wybrzmiewa głos uczonych, właśnie Uniwersytetu Jagiellońskiego. I do tego później nawiążą Stańczycy w drugiej połowie XIX wieku. To znaczy środowisko inteligencji krakowskiej mhm. bardzo mocno weszło, zaznaczyło swoją obecność w polityce. Nawet jeśli faktycznie no, było to w warunkach dużej uległości politycznej względem trzech mocarstw, które dokonały rozbiorów rzeczypospolitej. Ale tu panowie weszli z wysokiego C ideę. Środowisko akademickie, państwowość, to jasne. Natomiast ja sobie tak myślę o Krakowie tego czasu, też jako o takim mieście, jednak, prowincjonalnym i wyglądającym fatalnie, tak? pod względem takim infrastrukturalnym. Po prostu to nie było miasto, które się dobrze rozwijało. Połowa XIX wieku to jest właściwie taki upadek, czy dobrze sobie to wyobrażasz? I tak i nie. To znaczy, to było już odwrócenie koniunktury, ale oczywiście nieśmiałe, bo Kraków no. był ciągle miastem. No mikroskopijnym w stosunku do ówczesnych europejskich metropolii. metropolii, z którymi się ścigał około roku 1500, jeszcze około roku 1600 jego potencjał był porównywalny z potencjałem Pragi i Wiednia. Ale byli ludzie, którzy wyobrażali sobie w tym momencie, w drugiej połowie XIX wieku i na przełomie stuleci, że to może być wielki Kraków. To prawda i myślę, że do tego dojdziemy, ale trzeba koniecznie odnotować katastrofę roku 1846, a więc koniec Rzeczpospolitej, złamanie przez Austriaków, przez Austrię e, no, postanowień Kongresu Wiedeńskiego, Traktatu Wiedeńskiego i ta katastrofa była wielowymiarowa, bo z jednej strony Kraków znalazł się w Galicji, najbardziej zaniedbanej prowincji, części e, monarchii, Habsburgów i to po pierwsze. I powiedzmy jeszcze to nie był ten okres, który nam się wyobraża najbardziej wolnej części, no, bo to wręcz przyszło w dopiero później. później. No, chciałem tak. powiedzieć, że został poddany represją no, Powstanie krakowskie roku 1946, tak. a potem wiosna ludów w Krakowie, rok 1848, trudno sobie to wyobrazić, Krakowianie mani manifestujący swoje. Wolnościowe przekonania na rynku głównym bombardowani z, Wawel. z Wawelu. Ich przecież zbiorowa mogiła znajduje się na cmentarzu Rakowickim, upamiętniona wspaniałym pomnikiem Dłuta Konstantego Laszczki, anioł zemsty, który symbolizuje właśnie ten konflikt. Bo Kraków od tego czasu jest w dychotomii. Z perspektywy Wiednia traktowany jest zaledwie jako festung Krakau, jako położona na peryferiach monarchii wielka twierdza na lewym przyczółku rzeki Wisły na granicy z, Austri z Rosją. Miasto garnizonowe. E, a to już jest za chwilkę czas wojny krymskiej, a więc narastającego napięcia pomiędzy Rosją a Austrią. I co jeszcze trzeba podkreślić, w roku 1850 w lipcu wybucha wielki pożar, trawi, który trawi jedną trzecią miasta. Tak więc katastrofa goni katastrofę, ale przede wszystkim represje policyjne i germanizacja, również germanizacja naszego uniwersytetu. Era Bacha, lata 50., to czas reakcji. To jak, panie profesorze, w tym środowisku mogła zaświtać taka myśl, że da się z tej miejscowości już nawet nie miasta zrobić Wielki Kraków? Ważną rolę odegrało tutaj usytuowanie względem Wiednia, y, które zaznaczył mój interlokutor. Mianowicie, zrazu przede wszystkim był to symbol władzy zaborczej, y, symbol poddaństwa, ale w, gdyby tak rozrysować oś czasu, i spojrzeć na relacje zachodzące pomiędzy Krakowem, ale też Lwowem, na przykład, czy innymi ośrodkami Galicji względem Wiednia, to jest to relacja dynamiczna, która przechodzi w można nawet powiedzieć swego rodzaju fascynację. To znaczy, Wiedeń zaczyna inspirować i motywować do rozwoju. Proszę zobaczyć, jaka jest sekwencja różnych inwestycji. Kiedy w Wiedniu będzie budowana opera, taką samą chcą mieć mieszkańcy Lwowa, ale przecież i Kraków nie zamierza pozostać w tyle. Więc Wiedeń jako ośrodek, który będzie oddziaływał na wyobraźnię mieszkańców Krakowa, którzy z czasem, to jest coś, co kilka dekad wcześniej byłoby wręcz nie do wyobrażenia, będą z chlubą, może nawet na wyrost, ale przecież mówić o swoim mieście jako małym Wiedniu nad Wisłą. Więc to pokazuje zmienność tych relacji. Czy wreszcie hmm, posyłanie swych dzieci na studia na, do Wiednia, y, których to y, później absolwentów y, tego ośrodka będą chętnie witać różne instytucje y, w samym Krakowie, będzie się ich nazywać Wiedeńczykami. Może trochę z jakimś przekąsem, ale. To też świadczy, że wyraźnie się tutaj wyróżniali, ale też był to zabieg bogatych rodziców, by zwolna już sytuować swoje dzieci w elitach tych najwyższych, to znaczy w stolicy już nie kraju, czyli Galicji, czyli Welwowie, tylko już w stolicy państwa. Co przyniesie wyraźny skutek, bo przecież Polacy pojawią się wręcz na szczytach władzy CK monarchii. Jedna rzecz jeszcze jest ważna w tym wszystkim, co bardzo mocno dowiódł w swych badaniach profesor Krzysztof Broński, specjalista spraw gospodarczych. On zwracał uwagę na to, że Kraków i Galicja były niedoinwestowane, I dlatego że były prowincjonalnie położone względem Wiednia i też były miękkim podbrzuszem. Więc to, co powiedział, Pan profesor Jacek Purchla, że chętniej tutaj inwestowano w twierdze aniżeli w banki na przykład, stąd był brak kapitału i właśnie przełamanie tego niedoboru y, pieniądza było jednym z fundamentalnych y, takich można powiedzieć etapów na drodze do wybicia się do procesu industrialnej transformacji miasta w latach 90. XIX wieku. Czyli Wiedeń, możemy powiedzieć, taką podwójną rolę troszeczkę tutaj pełni. Z jednej strony hamującą, z drugiej strony inspirującą. Jak na to w takim razie nakłada się odzyskanie niepodległości? Co ono daje miastu na razie? No, ja bym jeszcze jedną rzecz ważną odnotował a propos, a propos tego braku kapitału. Tym kapitałem. Okazała się samorządność, samorząd, który pojawia się w monarchii austriackiej wraz z erą konstytucyjną, a więc ta zasadnicza zmiana, jaka od początku lat 60. zachodzi w samej monarchii, daje Polakom w Galicji daleko idącą autonomię i to w czasie, kiedy w zaborze rosyjskim Polacy przeżywają no, szczyt represji po stłumieniu powstania styczniowego, a w zaborze pruskim kulturkampf i to, co robi Oto von Bismarck, e, oznacza, że tylko Galicja może wypełniać no, rolę, jak wówczas mówiono, polskiego Piemontu. Piemont. A w odróżnieniu od Lwowa stolicy wielkiego kraju koronnego, miasta oglądającego się wprost na Wiedeń. I zdecydowanie i, lepiej rozwiniętego. I metropolii, która miała charakter no, miasta kosmopolitycznego. Mhm. Kraków pielęgnuje to, co zaczęło się w czasach wolnego miasta, czyli poprzez samorząd, który właściwie zdiagnozował już w czasach Józefa Dietla swoje miejsce na ziemi i na mapie. Kraków, nie będący stolicą nawet kraju koronnego, staje się, można powiedzieć, epicentrum polskiego życia narodowego na przełomie XIX i XX wieku i w ten sposób przygotowuje siebie, ale też Polaków ze wszystkich zaborów i z emigracji do niepodległości. Tutaj panowie już nawiązali do, do takiej myśli, że miasto to oczywiście mury, tradycje, ale to przede wszystkim ludzie, więc zobaczmy, czego chcieli krakowianie. Nawet jeśli czasem jest tak, że niepodległość przychodzi z zaskoczenia, to się jej wyczekuje, jakoś się jej wypatruje, a niektórzy tego nie robią. Więc chciałbym w tej części programu porozmawiać o rządzie dusz. takim punktem wyjścia będzie wizja Akropolis, którą Stanisław Wyspiański i Władysław Ekielski kreślili, jak zorganizować wzgórze wawelskie. Ja to odczytuję jako taki głos w dyskusji, tego, do jakiego państwa dążymy, jakiego państwa chcemy. Ja myślę, że ta wizja nie byłaby możliwa bez tego wszystkiego, co wydarzyło się pół wieku wcześniej w epoce Jana Matejki, mistrza i nauczyciela Stanisława Wyspiańskiego, w tej niezwykłej atmosferze Krakowa Stańczyków. Bo myślę, że to trzeba podkreślić, że wobec tragedii kolejnego powstania, powstania styczniowego, w którym Krakowi i krakowianie wzięli aktywny udział przecież, Odrzucenie liberum conspiro jako ideologia Stańczyków, można powiedzieć, praca organiczna, praca pozytywistyczna będzie towarzyszyła Krakowowi przez cały ten długi czas, pół wieku, od lat 60. do I wojny światowej, a Stańczycy i ziemiaństwo galicyjskie no, będzie w dużej części decydowało o życiu miasta, zwłaszcza barany i Potocy. I w tym wszystkim jest uniwersytet, jest Józef Szujski, jest historyzm jako postawa, są malowane dzieje Jana Matejki. I yy, yy, przełom XIX i XX wieku, kiedy, w reakcji na historyzm, wybucha w Krakowie młoda Polska, secesja. Ale ta neoromantyczna wizja Wawelu jako akropolis, myślę, że wyrasta, mam nadzieję, że pan profesor zgodzi się z tą niekoniecznie śmiałą tezą, no, z tego całego ciągu zdarzeń i jeszcze raz to podkreślę, misji i funkcji Krakowa wobec Polski na przełomie XIX i XX wieku, kiedy samorząd świadomie wypełnia rolę, Substytutu nieistniejącego państwa polskiego, tworząc Muzeum Narodowe w Sukiennicach, budując Teatr Miejski, który był de facto Teatrem Narodowym, Kraków Narodowej Sztuce. Napisano na frontonie teatru y, y, otwartego w roku 1893, w którym odbyła się przecież premiera Wesela Wyspińskiego. Oto akurat spór był z Matejką, prawda? Y, wielki, ponieważ y, to była zasadnicza kwestia, na ile Kraków ma być zatrzymanym w kadrze Muzeum Polski, a na ile wobec pukającego dobra miasta kapitalizmu no, ma podążać za nowoczesnością, za cywilizacją, za innymi, większymi często miastami, stając się rzeczywiście środkowoeuropejską metropolią. I w tym wszystkim Akropolis jako święta góra Polaków i wizja, sen o niepodległej. Ja tylko dodał, notabene, jako czytelnik znamienitej książki profesora Burchli, mianowicie Matecznik Polski. Taki wątek, że właśnie XIX wiek ugruntował tę pozycję Krakowa, właśnie jako Matecznika Polski, z czym wiązały się zarówno ambicje, jak i bardzo duże oczekiwania Krakowian. One miały się rozbić o centralizację władzy po 1918 roku. Ta romantyczna w swojej istocie, chociaż już mocno wpisująca się w okres młodej Polski wizja, spotkała się z twardymi zasadami realpolitik. I to przecież będzie jedna z tych cegiełek do potężnego zawodu. Krakowian, którzy gotowi byli powiedzieć, do dzisiaj nam się to wypomina, że za cesarza było lepiej. To znaczy nie tylko oczywiście o to chodzi, bo w ten sposób byśmy też zbanalizowali tę kwestię. Tutaj rzadko się pomija fakt, że pierwsza wojna światowa, choć radykalnie inaczej ją od, odczytujemy, aniżeli na przykład II wojnę światową, to je przecież też obfitowała w serię potężnych zniszczeń. I również Kraków je przecież odczuł. Więc na te nostalgiczne wspominania Galicji złożyło się wiele rzeczy. Również przywoływanie lat młodości, co i później miało się powtórzyć. To prawda, ale myślę, że powinniśmy oddać też sprawiedliwość monarchii Habsburgów, tej późnej monarchii, monarchii austro-węgierskiej, która na przełomie XIX i XX wieku, nie w wymiarze ekonomicznym, ale w wymiarze cywilizacyjnym, no, osiągnęła bardzo wysokie standardy, również w rozumieniu czy definiowaniu państwa prawa. I przecież nie przypadkiem to Galicja i galicyjscy politycy, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski, oni wszyscy będą się uczyli demokracji parlamentarnej w Wiedniu. Jeszcze przed I wojną światową. Pan profesor nakreślił taką bardzo pochlebną recenzję dla środowiska konserwatystów krakowskich, stańczyków, w tej pierwszej części. Oczywiście pokazał możliwe pojawienie się także innych tych neoromantycznych wizji. Ale myślę, że nie każdy by się z panem zgodził. No, może to jest kwestia y, w obecności umiłowania miasta z całą jego historią. Ale na przykład przyjeżdża taki Roman Dmowski do Krakowa, obserwuje to samo środowisko, o którym pan wspomniał i wyciąga zupełnie inne wnioski, krytykując ich w jednej z takich najbardziej ostrych y, polemik, y, czyli o upadku myśli konserwatywnej w Galicji. Czy y, miał jakieś podstawy Dmowski do takiej krytyki? Ja krótko, a myślę, że ten temat rozwinie znakomity znawca problemu, pan profesor Łukasz Tomasz Sroka. Ja bym odnotował, że przed Moskim przyjechał z Warszawy młody dziennikarz. Przejeżdżał przez Kraków w drodze do Wiednia, nazywał się Stefan Żeromski i w liście do narzeconej opisał nas strasznie. To były lata 80. wieku XIX. I z jednej strony zachłysnął się polskimi szyldami, polskimi napisami, polskością, krajobrazu ulicy w Krakowie, czego nie było w rusyfikowanej Warszawie. Ale z drugiej strony no, dosadnie pisał, że tu nędza wokół, a oni w kontuszach i kitach spacerują po rynku. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo nie jestem obrońcą Stańczyków żadną nie. miarą, że ich decyzja o zerwaniu z myślą o kolejnej insurekcji po masakrze Powstania Styczniowego i podjęcie tej Austro-polskiej ugody jako pewnej koncepcji politycznej, no, dała owoce. Dała owoce, które pozwoliły Krakowowi na przełomie XIX i XX wieku stać się rzeczywiście epicentrum polskiej myśli politycznej, łącznie z Moskiem, który też tutaj, jak rozumiem, do Krakowa zaczął zaglądać i narodowa demokracja również się tutaj zakorzeniła. To fakt, że był beneficjentem tej sytuacji, ale z drugiej strony pokazywał jako pewną stagnację, tak a więc on, do, gdyby miał to dzisiejszym językiem chyba opisywać, to powiedziałby, że to układ po prostu był, który się dobrze zakorzenił i sobie jakoś funkcjonuje a nie myśli o sprawie narodowej. Czy znaczy Dmowski w swych pismach, które pan redaktor też tutaj przywołuje, bardzo silny akcent położył w mojej ocenie nie tylko na relacje względem wiednia, ale też na relacje panują, panujące wewnątrz Galicji. Mhm. I tutaj w ogniu krytyki Dmowskiego znalazło się coś, co było jego, powiedzielibyśmy może, kolokwialnie oczkiem w głowie. To znaczy on myślał w tych kategoriach narodowych. I dla niego było ważnym, by dla sprawy polskiej poszerzać coś, co byśmy językiem polityki określili mianem bazy. Tymczasem Stańczycy uprawiali elitaryzm. Byli fantastycznie wykształceni, uasabiali to, co ten naród ma najlepsze. Zarzut Dmowskiego był taki, że nie wchodzili w interakcje, nie zabiegali o uświadomienie narodowe, o zaprzęgnięcie do sprawy polskiej, do walki o tę sprawę polską szerokich mas. Chłopskich. 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 Mhm. Tak. Tu szczególny. Jego ból był względem braku należytego zaangażowania chłopów. Zwłaszcza, że on w tej broszurze tutaj przywołanej rozdziela wyraźnie Galicję Zachodnią od Galicji Wschodniej i w tej wschodniej ta sprawa chłopska miała jeszcze dodatkowy walor, którego tutaj z perspektywy Krakowa raczej nie dostrzegamy. To znaczy, walki, bo nazwijmy rzeczy wprost, ze środowiskami ukraińskimi. I, tak. I tak, i tam y, to była walka o rząd dusz y, na terenach wiejskich, gdzie często, y, to wiemy też z badań y, profesora y, Chrycaka, y, bardzo prozaiczne rzeczy po, potrafiły decydować o kształtowaniu się tożsamości. To jest właśnie, do kogo dotarła broszura, pismo, agitacja lub też, która świątynia była bliżej, czy grekokatolicka, czy rzymskokatolicka. Ale jeśli może, ja bym wrzucił jeszcze jeden kamyczek, bo oczywiście e, Stańczycy i Dmoski to jedno. Kraków przed pierwszą wojną światową będzie miejscem, gdzie spotkają się można powiedzieć przywódcy wszystkich najważniejszych nurtów politycznych, tak w tym Niepodległościowych, ale od końca XIX wieku ten Kraków Stańczyków również zaczyna się dość szybko zmieniać, choć jest da dalej miastem non-industrialnym. Twierdza, jak w Kleszczach, jak w Grosecie, e, ciągle zamraża możliwości ekspansji i rozwoju, ale w Krakowie pojawia się Ignac, Ignacy Daszyński, e, Ignac Socjalnik, który bulwersuje oczywiście e, to konserwatywne środowisko i co tu dużo mówić, Kraków staje się też ważnym miejscem i punktem ruchu chłopskiego. I ta mozaika polityczna, ona w pewnym momencie dochodzi do takiego punktu, w którym Stańczycy nagle tracą swoją siłę, tracą swoją moc, tracą swoją władzę, czego najlepszym przykładem jest twórca Wielkiego Krakowa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Juliusz Leo, który można powiedzieć od stańczyków w pewnym momencie się dystansuje, przechodzi na pozycję takie liberalno-demokratyczne. W NKN, który jest owocem właściwie tej zmiany, no mamy też tendencje takie pan pojawiają się, czy austroslawistyczne. Myślę, że do takich można byłoby chyba zaliczyć Tadeusza Stanisława Grabowskiego, który w Sofii pokazywał związki polsko-bułgarskie, ale w ogóle stał na tym stanowisku takim slawistycznym. No i jeszcze mamy w tej całej mozaice społeczność żydowską, w której dwie główne tendencje dominują z tej perspektywy widzimy, że Galicja stała się Piemontem zarówno dla Polaków, dla Ukraińców, ale też dla Żydów, którzy tutaj odebrali lekcje polityki, którzy też tutaj korzystali z ustroju autonomicznego, który pozwalał im na ten komfort zakładania organizacji syjonistycznych, które Dość licznie, począwszy od Galicji Wschodniej, od Drochobycza, Lwowa, przez Rzeszów, Tarnów, Nowy Sącz, aż po Kraków, zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. I wyłonił się wówczas silny nurt postulujący właśnie odbudowę siedziby narodowej Żydów w Palestynie, ten, który właśnie nazywamy syjonizmem. On jest bardzo ciekawy z perspektywy Krakowa, dlatego że w Krakowie zwolennicy ruchu sujonistycznego, ruchu, który przecież odczytalibyśmy jako ruch po prostu patriotyzmu żydowskiego. Y, I nigdzie indziej, jak właśnie w Krakowie, doskonale widzimy, że ten patriotyzm żydowski y, nie kłócił się i nie wykluczał patriotyzmu y, polskiego. Y, świetnym tego przykładem jest sylwetka, działalność i słowo, które głosił rabin Abraham Osjarszczon, mhm. który jest absolutnie do przyjęcia i wręcz, można powiedzieć, chwalony zarówno od środowisk żydowskich aż po środowiska yy, narodowe polskie, które nie były w stanie mu czegokolwiek zarzucić, bo on yy, stawiał sprawę jasno. Jesteśmy Żydami, jako Żydzi jesteśmy lojalnymi obywatelami później już państwa polskiego, a jeżeli wskutek odrodzenia narodowego ktoś zechce wyemigrować do Palestyny i tam budować niepodległe państwo żydowskie, to bardzo dobrze. I w gruncie rzeczy taki program nie kłócił się no nawet z programem Mendecji. Z tej całej palety postaw, czy oglądamy się na Wiedeń, czy marzymy, myślimy, albo wykuwamy własne państwo, czy myślimy o narodzie, czy myślimy o Słowianach gdzieś tam szerzej e, zorganizowanych, e, postać Ozja tona przenosi nas już do wolnego państwa. Profesor Purchla y, wspomniał o słabnięciu y, takim ideowym, czy też może raczej osłabnięciu przykładu konserwatystów krakowskich rzeczywiście, bywa tak, publicyści ostrzy mówią o bankructwie tej idei w momencie, kiedy pojawia się możliwość odrodzenia państwa, a więc nie oglądamy się już na żadne inne stolice, tym bardziej takie, których imperia padają. Prawda? Więc co w to miejsce, bo polityka nie znosi próżni? W Krakowie. Takim bankrutem politycznym, choć powinienem się zająknąć, bo to wielka postać historyczna. Był przede wszystkim Michał Bobrzyński, mm -hmm. który jeszcze w czasie I wojny światowej no, wierzył w to, że po zwycięskiej wojnie, jeżeli będzie szansa na odbudowę Polski, to oczywiście w dalszym ciągu podberłem Habsburgów. I więcej. To Bobrzyńskiego pytał cesarz Franciszek Józef I latem 1914 roku, czy niejakiemu Józefowi. Piłsudskiemu warto dawać broń. E, przecież legiony, oleandry, rok 1914, tu właśnie w Krakowie, to jest z jednej strony finał tej długiej drogi budowania tu w Krakowie tego snu o niepodległości, przygotowywania się politycznie, ale też militarnie, na co Habsburgowie w finale zezwolili. Ile lepsze wyczucie Lea niż Bobrzyńskiego nadchodzącej chwili. Brawo, ale równocześnie no, bankructwo tej y, idei austro-polskiej z czasów po, jeszcze raz to powtórzę, tragedii powstania styczniowego. 50 lat później geopolityka już jest inna zupełnie. Prawda? A może, przepraszam, w tym konkretnym przypadku, czyli Michała Bobrzyńskiego, to trochę y, taki przypadek, kiedy człowiek jest zakładnikiem y, własnej pewnej idei, bo on jako młody człowiek y, y, starał się zrozumieć historię narodu polskiego. I chyba przywiązał się mocno do tej własnej wizji, nie zauważając, że może. Coś... Do, do tego stopnia, że przeskakując już w mm -hmm. epokę niepodległości w 1919 roku, ile pamiętam się, po prostu z Krakowa wyprowadził osiad w majątku ziemskim w Wielkopolsce, bo tu na ulicy Krupniczej wybijano w oknach jego mieszkania. Sytuacja była już zupełnie inna. Wybuchła. Tu i to w październiku 1918 roku. Trzeba to podkreślić, 31 października 1918 roku, na rynku w Krakowie wybuchła Polska, więc nieomal dwa tygodnie wcześniej niż e, przyjazd Józefa Piuszyckiego z Magdeburga do Warszawy. To jeszcze raz, co w te próżnie wchodzi. Ja obok próżni dodam jeszcze jedną rzecz, żeby jakoś spuentować ten temat tego bankructwa, jeżeli już używamy tego pojęcia. I marginalizacji. Tak. Powiem w ten sposób. Rzecz jest bardzo złożona, dlatego że ewidentnie racja stanęła po stronie Juliusza Leo, czy... W wymiarze takim już ogólnonarodowym, szerszym, jeszcze bardziej globalnym, wręcz bo przecież był postacią rozpoznawalną w wymiarze polityki międzynarodowej, chodzi mi o Józefa Piłsudskiego. A jednak wydobyłbym tu tylko jedną drobną rzecz, tyleż drobną, co wydaje mi się taką godną rozpamiętywania nawet dziś. To znaczy to środowisko mówiło po odzyskaniu nowych warunków, które przyjdą, czy po pierwszej wojnie światowej, po tej wojnie, która się wydarzyła, po tej wielkiej wojnie, po wielkim konflikcie, który zapowiadano, powinniśmy też w tych nowych, zmienionych realiach być także Polakami. Więc z tej perspektywy patrząc, traktowano takie stanowisko polityczne jako rodzaj jakiegoś, jakiejś zdrady stanu wręcz. I gdybyśmy właśnie tutaj chcieli, to mamy wyłącznie bankructwo i kropka. Natomiast warto dodać, co oni mówili dalej. Oni mówili, ponieważ w innych warunkach, nawet odrodzone państwo polskie, w pełni samodzielne, pomiędzy silnymi Niemcami i silną Rosją, długo nie przetrwa. A tutaj jeszcze jedną rzecz może byśmy powiedzieli, bo wydawałoby się dosyć proste takie przełożenie, jeżeli mamy bankruta i mamy kogoś, kto jest zwycięzcą, nakreśliliśmy go, wiadomo, Piłsudski. Okay. No to zastępujemy jednych drugimi. Tymczasem w Krakowie chyba taka, to nie jest tak prosta sytuacja. Tutaj yy, nie ma takiego przełożenia jeden do jeden, prawda? No bo Kraków jest, był, jest i będzie skomplikowany. <śm> to jasne. I więcej trzeba sobie zdać sprawę, że ten krótki przecież czas dwudziestolecia między wojnami e, ma swoją nie tylko dynamikę, ale dramaturgię. Bo przecież te pierwsze tuż powojenne lata to lata no, kryzysu. Kryzysu nie tylko ekonomicznego, inflacji, hiperinflacji, e, epidemii Hiszpanki, e, no, zawieruchy, która obniżyła istotnie poziom, standard i jakość życia w mieście. I kulminacja, e, tego no, systemowego zjawiska nastąpi na ulicach Krakowa na początku listopada roku 1923, III. kiedy Polacy będą szczelać do Polaków. Ale ta tragedia listopada 1923 roku znowu tak czytelna. W topografii cmentarza Rakowickiego, gdzie z jednej strony robotnicy protestujący mają swoje upamiętnienie, a z drugiej strony ułani i policjanci. Ta masakra, ta, trage ta, ta tragedia miasta, ona równocześnie pokazała, że Kraków jest już inny. Że jest już również robotniczy Kraków, który będzie odgrywał coraz większą rolę, i że przynajmniej w latach 20. i 30., z jednej strony, ten nurt, można powiedzieć, postkonserwatywny, będzie dalej dobrze w mieście zakorzeniony i ekonomicznie dominujący, niewątpliwie, ale z drugiej strony no, Kraków będzie się modernizował i industrializacja go nie ominie. I ostatnie zdanie w tej sprawie, patrząc na tkankę Krakowa, Dwudziestolecia międzywojennego, na wspaniałe założenie Alejczych Wieszczów jako bulwaru, promenady, ale też dzielnicy mieszkaniowej. My cały czas mówimy o Krakowie, kamienic i kamieniczników. Kraków w odróżnieniu choćby od Warszawy, od no, Żoli Boża i innych dzielnic mieszkaniowych, bloków mówiąc przez mieszkalnych, był ciągle miastem, mieszczańskim, jeżeli takiej tautologii można użyć, i na swój sposób młodopolskim miastem. I Młoda Polska do 1939 roku w tym mieście też była czytelna. Myślę, że dwie rzeczy można wyciągnąć z tej wypowiedzi pana profesora, które mogą Oddać następne pytanie, więc po pierwsze, no, nie da się zadekretować y, wolności czy niepodległości od pierwszego. Tak? Czy... Więc y, Kraków funkcjonował już w jakiejś rzeczywistości. I druga rzecz, on oczywiście ewoluował i pojawiły się nowe grupy społeczne, nowe grupy zawodowe, które bardzo mocno y, w y, jego życiu brały udział. I to jest znowu coś, co mo moglibyśmy wyczuć jeszcze od końca XIX wieku. Zaczynają się pewne spory, starcia y, między środowiskami robotniczymi, akademickimi. W tym wszystkim mo tę mozaikę, powiedzmy, grupową, zawodową, społeczną nakładają się też narodowościowe, bo są y, Żydzi i Polacy. Y, I to się przenosi w dwudziestolecie, czyli y, moment y, odzyskania niepodległości nie przecina tych spraw, ale one dalej istnieją. Tak, bo są czynne e, procesy, które pod tą skorupą takiej strategicznej rywalizacji endecji i piłsudczyków e, buzują, tak sobie pozwolę to nazwać e, obrazowo, e, bo e, żadna ze społeczności zamieszkujących Kraków nie była jednolita. Nawet jeżeli byśmy o samych Żydach rozmawiali, to przecież był silny konflikt pomiędzy środowiskiem syjonistów a e, środowiskiem Bundu. Przecież wciąż y, lwia część społeczności żydowskiej pozostała wierna tradycji, religii, ortodoksji żydowskiej. Także to nie były y, nawet grupy, tak dzieląc y, miasto wyznaniowe, y, zawodowe, też miały swoje wewnętrzne, nieraz y, sprzeczne oczekiwania. Ja bym do tego wszystkiego też dodał rosnącą rolę kobiet w mieście, y, bo jeżeli hmm. mówimy o tym jakie mamy podglebie wyniesione z XIX wieku w okres dwudziestolecia międzywojennego to emancypacja kobiet na kilku płaszczyznach się zasadzająca. Po pierwsze w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku w okolicach ulicy Dolnych Młynów powstała pierwsza strefa przemysłowa w Starym Krakowie mhm. tak zwana Cygar Fabryka. Która przecież w znakomitej większości zatrudniała kobiety. No tak, bo wcześniej mieliśmy tylko takie pojedyncze punkty, jak Zieleniwskiego. Oczywiście. I, ocz I po drugiej stronie, po prawej, po prawej stronie brzegu, podgórze no przemysłowe. Przemysłowe podgórze, tak. tak. Ale w samym starym Krakowie to był ewenement. E, w granicach tysiąca kobiet, e, które to miasto zaczyna przyciągać. Na równi z mężczyznami, to znaczy nadwyżki demograficzne migrujące ze wsi okolicznych do miasta, to już nie tylko mężczyźni szukający tutaj zajęcia, ale coraz częściej kobiety. Mało tego, dzięki działalności, wspaniałej działalności Kazimiery Bójwidowej, której mhm. dzisiaj imienia miasto Kraków przyznaje przecież nagrody. Dzięki jej sile i determinacji, ale oczywiście też w współdziałaniu z małżonkiem, profesorem Odomowidem, założone zostaje w Galicji pod koniec XIX wieku pierwsze gimnazjum żeńskie. To otwiera drogę paniom do studiów na dobry początek na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dwudziestoleciu międzywojennym będziemy więc już zbierać tego pierwsze poważne owoce. No tak, tu pan profesor jeszcze wspomniał o y, społeczności żydowskiej zróżnicowanej. To nałóżmy to na tę panoramę polityczną, żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę. No, mamy socjalistów y, żydowskich, którzy y, właściwie działają na takiej zasadzie, trochę trzeba załatwić sprawy bytowe, potrzebne teraz i tu. I mamy y, syjonistów, którzy myślą o państwie żydowskim. Którzy mają pewną projekcję, pewną wizję. I ja się tak zastanawiam, przyglądając się temu, czy to nie jest jakieś odwzorowanie tych polskich rozterek jeszcze XIX-wiecznych, czy tu widzimy jakieś podobieństwo, tylko w innej społeczności. Podobieństwa oczywiście są, bo w polityce zawsze sobie będziemy stawiać pytania, czy ważne jest to, co tu i teraz, czy ważne jest to, co jest może przyziemne, ale też niezbędne, czy też jesteśmy w stanie się wybić na jakieś patrzenie bardziej strategiczne. To przecież yy, yy, widzę ten konflikt wokół teatru, który dotyczył zarówno sprawy poruszonej przez yy, pana profesora, ale dotyczył też jeszcze jednej kwestii. To było pytanie: na co wydawać pieniądze? Czy no na wodociągi, tak, kanalizację? Tak, no tak. To było fundamentalne pytanie, co budować w przód wodociągi miejskie czy teatr i w Krakowie zwyciężył teatr. teatr tak. To bardzo symptomatyczne przecież, <gry> prawda? I to jest też doskonały przykład do um, jeszcze jednego pytania, bo obaj panowie w swoich tekstach um, piszecie o tych e, tendencjach um, modernizacyjnych i modernistycznych w końcu XIX wieku, porównując do różnych przykładów europejskich. Pytanie mam takie, czy w dwudziestoleciu międzywojennym w Krakowie nadal widać takie starcie no, tradycjonalizmu krakowskiego, o którym już mówiliśmy, z jakimiś tendencjami modernizacyjnymi, czy też nie? No, na gruncie historii architektury trzeba przede wszystkim podkreślić, że Kraków tuż przed I wojną światową, choć był miastem znacznie mniejszym, mniej dynamicznym, uboższym niż na przykład Warszawa czy Lwów. Był epicentrum polskiej myśli architektonicznej, bardzo związanej oczywiście ze snem o niepodległej. Szkoła krakowska, odwołująca się w zmodernizowanej już formie do no, tradycyjnych motywów, no, choćby wystawa na Oleandrach roku 1912, te pawilony, które potem służyły dwa lata później młodym chłopcom z pierwszej kompanii kadrowej, styl dworkowy. Kraków lat 20 to właśnie szkoła krakowska z wielkim sukcesem na wystawie w Paryżu i więcej z wielkim sukcesem najwybitniejszych przedstawicieli tej szkoły w Warszawie to oni będą projektowali gmachy państwowe w Warszawie ministerstwa choćby te przy Alei Szucha to architektura i design rodem z Krakowa dlatego już podkreśliłem, że w moim przekonaniu ta młodopolskość krakowa, rozumiana jako otwarcie się na modernizację, jako zerwanie z historyzmem, będzie w krakowie trwała, ale będzie przynosiła specyficzne efekty. I dopiero w latach 30. widzimy w krakowie zupełnie nową falę. Ona się łączy oczywiście z myślą socjalistyczną i nieśmiałe przykłady no, funkcjonalizmu, ale tak naprawdę to najwybitniejszym dziełem, i to trzeba podkreślić, architektury II Rzeczpospolitej, nie przypadkiem w Krakowie, jest Biblioteka Jagiellońska. To jest jedyny gmach publiczny wzniesiony w XX wieku w Polsce, który figuruje w takiej głośnej antologii Nikolausa Pewsnera pod tytułem Gatunki architektoniczne. Jako najwybitniejszy przykład architektury bibliotecznej w świecie z okresu międzywojennego. I myślę, że to połączenie Tradycji z nowoczesnością i kontekst miasta historycznego, w który wpisywali architekci no również takie, e, można powiedzieć, eksperymenty awangardowe, jak gmach Feniksa, wpisany przez Adolfa Szyszko-Bohusza, notabene konserwatora wzgórza Wawelskiego przy rynku głównym w Krakowie, co było jawną modernistyczną prowokacją. Krakowowi w wybiciu się na ważny ośrodek modernizacji społecznej. Służyło to, że był miastem czerpiącym zarówno z doświadczeń czasów galicyjskich, z potencjału naukowego miasta, z całej tej szczęśliwej dla tego ośrodka konstelacji różnych środowisk dobrze ze sobą współdziałających. I na tym przecież tle wybija się Marian Dąbrowski i jego słynny ikac, czyli Ilustrowany kurier codzienny, mówimy tutaj o tytule czasopisma Tyleż, co o całym koncernie medialnym, który stał się jednym z emblematów nowoczesnego Krakowa i dał początek nowej funkcji tego miasta jako jednego z najważniejszych, czy wręcz drugiego najważniejszego tuż po Warszawie ośrodka medialnego w Polsce. I znów zaczął się jako nowoczesny, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, ale skrzydła rozwinął już w wolnej Polsce. Pan profesor Purchla, kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, stwierdził, że zestaw zagadnień, które chciałbym, żebyśmy poruszyli, jest właściwy dla dwudniowej konferencji naukowej. Potwierdzam. Ja też potwierdzam, myślę, myślę, że to prawda, moglibyśmy na ten temat dużo jeszcze dyskutować, ale mam nadzieję, że w tym ograniczonym wymiarze udało nam się nakreślić taką panoramę zmienności miasta, w którym 100 lat to jak mgnienie oka. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję państwu. Bardzo.